Witamy, witamy. Słuchajcie, prawda, siatki, nie możemy Was zostawić bez typów na trzecią kolejkę siatkarskiej Plus Ligi. Jestem dobrze przygotowany. Czekaj, okulary. No bo no, ja Ci będę mówił, Maciek. Ja mam okulary. Dobra, mamy wyniki drugiej serii i wyniki i zapowiedź trzeciej kolejki. Słuchajcie, ja wziąłem sobie pomoc, bo my tu z Lepką typujemy, Maćku. Lepka swoje wyniki zaprezentuje na koniec. Natomiast w drugiej kolejce Lepka trafił o jeden więcej, to znaczy tak, przejechał się na Resowi tylko. Ja się przejechałem na Resowi i tak zaryzykowałem z tą stocznią, ale nie pykło. Nie jak pykło. Ty ocenisz w takim razie stocznię? Znaczy stocznia to jest... Bo według mnie dalej oni będą grać. Oni tak, będą grać, tylko potrzebują czasu. Ale wiesz dlaczego będą grać? Bo tam jest sześciu graczy i ten zespół się nie będzie zmieniał. I z tygodnia na tydzień będzie łapał rytm, będzie łapał zgranie. I to zaprocentuje, bo gdyby tam było 15 równych, to byłby problem. A tam jest tylko 6. I ta szóstka musi sobie poradzić. Oczywiście. Tylko, że wiesz, tam problem PESEL zawsze... jest, nie, ale PESEL jest tam już też gruby. No, czy oni wytrzymają no, na dystansie, jak co 3 dni masz mecze? No w maju są mistrzostwa odbojów, także tam zawsze zdążą też się tam spokojnie, bo jest kategoria 35+, to już spokojnie się łapią, słuchajcie. Będą nie, łapać. Ale ja dalej stawiam na stocznię. Zobaczymy. Ale z kim gra? No to dobre, rozpoczynamy w takim razie od stoczni. Z Maćkiem jeszcze chwilę porozmawiamy, za chwilę o mistrzostwach świata. Czekaj, bo chyba trochę przesadziłem z tą koszulą, a nic mi nie mówisz. Luz luzem, ale kulturka musi być. Stocznia Szczecin, Jastrzębski Węgiel. Trudny kalendarz ma ta stocznia, bo tutaj tak, rozmawiałem z Łukaszem Żygadłem, żałuję, że nie grali z tym treflem, że ten mecz by im bardzo, bardzo się przydał. Żałował, że do tego meczu nie doszło i tak na dzień dobry mają Zaksę i Łukasz mówi, że Zaksa no to jest zespół po prostu poukładany. Tak? Gotowy. A u nich, sam mówił, zresztą też widzieliśmy, w statystykach to wyglądało naprawdę dobrze. Natomiast chaos, nieporozumienia i no nie było takiej powtarzalności jak w Zaksie. Stocznia Jastrzębski Węgiel. No, kolejny trudny przeciwnik stoczni, natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedział Łukasz, ja się zgadzam z tym, natomiast lepiej chyba, żeby światło zgasło w tym drugim spotkaniu. No tak, ja już też tak żartowałem, że teraz by się ta awaria przydała. Przydała. Trudny przeciwnik. Bardzo krótki odstęp czasu, natomiast Jastrzębski wygrał ostatni mecz w Zawierciu. 3-2 z problemami. Ale wygrał. Ja tu obstawiam jednak zwycięstwo tego bardziej dojrzałego zespołu, może nie wiekowo, ale zespołu, który no, więcej tych formacji grało gdzieś wcześniej razem ze sobą, Jastrzębskiego. I obstawiłbym, że to będzie już troszkę więcej walki. Że zespół ze Szczecina postawi się i będzie 500. 3-2 dla Jastrzębskiego. 3-2 dla Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębie debiutuje przed własną publicznością w tym sezonie, bo mają z Radomiem mecz i na wyjeździe i mieli wyjazd w Zawierciu. No słuchaj, ja obstawiłem w tej pierwszej kolejce stocznię i dalej, tak jak powiedziałem, uważam, że mi się oni podobali. Podobał mi się Kazijski, no i oczywiście Bartosz Kurek. Dalej znakomita dyspozycja. No ale dwa razy wtopić no nie mogę. No. Też stawiam na Jastrzębie. Też 3-1, 3-2 Jastrzębie. Niech będzie 3-1 dla Jastrzębskiego Węgla, bo w Jastrzębiu tak, bardzo dobrą dyspozycję ma Linel. Bardzo dobrze chłopak no jest przygotowany do sezonu. W Resowi nie był wtedy, ale też no, dużo oglądał za bandami meczów. Natomiast tutaj widać, że jest przygotowany. Dawid Konarski, choć w Wieluniu po Mistrzostwach Świata rzeźbił, to Dawid to jest Dawid. Jak trzeba grać, to będzie na takim poziomie konstant zgrał. Zgodzę się, Jastrzębski Węgiel. 3-2. Czy jak wtopimy, to razem. Jak wtopimy, to tak. Jak się zatopimy ze stocznią, to... No nie, no, siatkówka generalnie jest prostą grą, tak? Kiedyś Stryjek i Stryjka, którzy pracowali w Polskim Związku, mówili, trzeba przyjąć, wystawić i rębnąć. No ma kto rębnąć, Rębnąć po jednej, po drugiej stronie. No. Natomiast przewaga tutaj jednak, wydaje mi się... Może być po stronie Jastrzębskiego. Tak, jeszcze według mnie tak, jeszcze za mało czasu, żeby ta organizacja gry, której nie ma, się zmieniła. Tak jest. Dlatego 3-1, 3-2, ty mówisz 3-2, ja mówię 3-1 dla Jastrzębskiego Węgla. Słuchajcie, jedziemy dalej. No to od tych moich porażek, bo ja postawiłem też na Resowie z Oniko Warszawia. Z Resowia przegrała u siebie, przegrała drugi mecz z rzędu, najpierw z Aluronem i teraz z Oniko. Teraz gra Asseco Resovia znowu u siebie z GKS-em Katowice. Gieksa w ostatniej kolejce
Z kim oni grali? Z Treflem, tak? I przegrali 2-3, ale taki ciekawy, równy mecz ekipy Piotrka Gruszki. Zacznijmy od Resowi, bo szybko trener Andrzej Kowal postawił siebie i drużynę z nożem na gardle. 2 mecze, 2 porażki i to z Aluronem Oniko. Oniko, jasne, typowana do pierwszej 8, ale też niewymieniana wśród 4 drużyn, które mają się bić o medale. Nawet 5. Bo tam tak. Gdzieś ta właśnie stocznia jest wymieniana. Ja powiem tak, no Resowia ma jakiś problem, no duży problem do rozwiązania. Muszą razem zawodnicy i sztab szkoleniowy to rozwiązać, bo... Ale to nie jest trochę dzień świstaka? No trochę jest to dzień świstaka, bo zawsze na każdy sezon mówimy, Resowia ma problem i z reguły też na początku to się dzieje. W zeszłym roku zaczynał trener Serniotti. No ale lepiej, żeby miała problem na początku Resowia niż na końcu. No ale na końcu też miała rok temu. Rok temu tak, no i 2 lata temu też. Problem podejrzewam, że może istnieć w Resowi, że jest zbyt duże bogactwo, to czego nie ma na przykład w stoczni, że jest 15 zawodników. I tam błąd jeden, drugi, szybko pała zmiana, bo jest następny. Plus to, że nie wiemy, jak ten zespół pracuje. Mam nadzieję, że dobrze. No ty powinieneś wiedzieć. No. Nie wiem, bo nie rozmawiam z Kubą, bo to jest właśnie myślę, że ja mam takie gdzieś wewnętrzne, że my w ogóle nie rozmawiamy na temat, co się dzieje, jak i grał w reprezentacji i w danym klubie. Tomaciek, ja myślałem, że ty będziesz moim uchem tutaj, no, co się prezesa. Dzieje w Rzeszowie, a ty... Znaczy, ty, wiesz, jak oglądasz mecz, to już widzisz, co się dzieje, no, że się nie dzieje dobrze, bo jest 15 zawodników, praktycznie chyba wszyscy byli albo są w reprezentacjach różnych narodowości. I tam nie jest to kompletnie poukładane. Tam nie jest trzymanie, moim zdaniem, jakiś przez dłuższy okres zasad taktyczne, które są gdzieś ustalone wcześniej, obserwując ten mecz, że jeżeli trzymamy, na przykład strzelam blok po proste, ja 2 razy uderzy po skosie, to szybko zmieniamy to, trzymamy skos. No to tak kiedyś było właśnie. Słuchajcie, co uderzył? Skos. No to dawaj, no, trzymamy proste. Skos. No dawaj prosto. I to jest na zasadzie takie, o hop, siup. Nie, to nie tędy droga. Natomiast potencjał, jaki tam jest niesamowity, ale kompletnie na razie niewykorzystany. Dobrze, czy się zgadzasz ze mną, czy nie? Bo ja też na Twitterze po tym meczu powiedziałem, że wolałbym jednak przegrać 2 mecze z Kałiką Szodzim na rozegraniu niż z Rafą Redwicem, bo dla mnie w ogóle był zastanawiający, mimo tego, że to jest kapitalny chłopak, że to jest profesjonalista, to jednak 38-letni rozgrywający, zagraniczny, który trafia do ASEKO Resowie Rzeszów, to było dla mnie zaskoczenie. No ale uważałem, dobra, wsparcie dla Amerykanina. No i teraz gramy 2 mecze. Rafa Redwic był oczywiście w tym całym okresie przygotowawczym. Szodzi był z reprezentacją na Mistrzostwach Świata, no ale jednak docelowo chcesz chyba grać. No chyba, że nie. No chyba, że pierwszym ma być Redwic. No to wtedy się wszystko zgadza. No kiedy ten Szodzi będzie mógł? Bo być może nawet nie jest grany, tak? Okej. Okay. Na razie będzie niedokładny. Będzie nie czuł tempa z innymi zawodnikami. No ale na dystansie ligi trochę nie ma miejsca, żeby on potrenował. To są tylko mecze. No wiesz, to trzeba by zapytać się o ten wybór tych rozgrywaczy trenera, nie? Ja też się uważam, że kupowanie 2 rozgrywających, jeden, który ma 38 lat, okej, okay, fajny rozgrywacz, dobrze przygotowany fizycznie, no ale chyba to nie jest to. No i teraz jest ten Szodzi i to, co powiedziałeś, on właściwie praktycznie nie jest na boisku. Jak jest, to w takich momentach, gdzie nie jest mu też łatwo. No nie miał tych wejść fajnych. To nie, nawet to odbicie trochę było sfiksowane. Nie wiem, ale to równie dobrze możemy powiedzieć, dlaczego nie gra cały czas Damian Schulz. Który... No, wydawało mi się, że wydawało... jesteś ostatnią osobą, która się zada nie, takie pytanie. Nie. Dlaczego nie gra? No zaczął w tym Zawierciu i nie najlepiej mu to wyszło, ale tam jest 2, powiedzmy, moim zdaniem bardzo równorzędnych tych atakujących. Można tutaj To miała być siła Resowi właśnie, tak. No być może założeniem Andrzeja było to właśnie, żeby dobra, niech sobie spokojnie ci reprezentanci wrócą, a ja mam na tyle mocny skład, że sobie pyknę Aluron, że sobie ogram Oniko, no tylko, że... Na razie to pyknął siebie 2 razy. Nie wypaliło. I to na własne życzenie, bo nawet myślę, że największą sztuką jest grać słabiej, a wygrać. A mecz w Zawierciu nie był, powiedzmy, najlepszy w wykonaniu Resowi, ale prowadzić 12-6 w tiebreaku i nie wygrać. I kompletnie nic tam się nie działo od tego momentu.
nawet zmiana środkowego, przerwać tą pasę tego serwującego. Zaniechanie. A poza tym no, nie wyobrażam sobie, żeby przez 8 czy 10 akcji nie wyprowadzić jednego przyjęcia, jednej akcji taka takiej drużyna, klasycznej. Takim, tak. A na przyjęciu stoi Mika, Libero i Buszek. No więc to, a na zagrywce nie był Gapet. Ale Semeniuk. Brawo, brawo dla Semeniuka. I utrzymasz taki poziom. Zepsuł. Tak jest. Absolutnie. Dobrze. Tak jest. Słuchajcie, będziemy. No, ciekawi jesteśmy dlatego też personalnie zestawienia trenera Andrzeja Kowala. Jak on to dalej poprowadzi? Kibice się tam rzucili, że Rosart nie gra. Coś tam się z Barkiem, tak chyba. Podobno zaczął boleć Bark podczas spotkania. Zawiedza. Ale po to mieli właśnie, po to Resowia zbudowała tak, no tak, tak silną i tą pozycję, tak? No, szerszej to na razie on wchodzi do tej poważnej siatkówki z tych rozgrywek akademickich, no ale jest Buszek, no przecież były reprezentant Polski, niedawny, Mateusz Mika. No jest, jest, ma kto jest grać, granie, natomiast no. Tego grania na razie nie widać. Myślę, że będziemy z niecierpliwością czekać na ten lepszy poziom Resowia tej drużyny. Gieksa w takim razie. Bo pamiętajmy, za chwilę będą klubowe mistrzostwa świata. A no właśnie. Resowia Gieksa. Resowia gra u siebie. Myślę, że tutaj Resowia musi stanąć na wszystkim, co ma do stawania, żeby wygrać 3-0 dla Resowi. 3-0 dla Resowi obstawia Maciej Jarosz. Ja też obstawię dla Resowi, ale 3-1. Ja myślę, że Resowia jeszcze będzie krwawić, jeszcze będzie cierpieć. Tak jak Skra, która też przegrała pierwszy mecz, w drugim z Będzinem też jeszcze było tam tak. Krwawienie. I tu Resowia myślę, że będzie krwawić, ale wygra 3-1 ten mecz. Oniko Warszawa, dobry początek Oniko, zwycięstwo z Lubinem i zwycięstwo właśnie z Asseco Resowią Rzeszów. Teraz Oniko gra z Aluronem Wartą Virtu Zawiercie. Ależ to może być fajny mecz. Przede wszystkim, tak dla mnie, jak na razie poziom i jakość gry Warszawy, nie powiem, że zaskoczenie, natomiast bardzo pozytywnie to trzeba odebrać. Łukasik wytrzymuje przyjęcia, to jest monstrum fizyczne, to jest naprawdę kapitalny chłopak, jeśli chodzi o warunki fizyczne, olbrzymi. Kwolo gra swójkę, a nawet lepiej niż swójkę. Gra. Fajnie Weigras się wprowadził do tego, z Blizzardem świetnie współpracują i mam wrażenie, że trochę ta zabrana opaska kapitańska Andrzeja Wrona gdzieś go tam zmotywowała, tak przypieka, że jest potrójnie zmotywowany i też gra. No, trzymał tam blokiem siatkarza Asseco Resowi Rzeszów. Więc dobrze to wygląda. No i Wojtyła, czyli Damian Wojtaszek, również robi swoje. Ale to może być równy mecz. Aluron też pozytywnie zaskakuje. Na razie takie. To może być mecz kolejki. Jak zagrają na swoim tak poziomie, to może być mecz kolejki. I tak mi się wydaje, bo poziomy sportowe, powiedzmy, są podobne. Oniko troszkę jest takie kwadratowe w obronie. Ale to jest wybitnie ofensywny skład. Tak, Araujo też fajnie, zobacz, w Będzinie, a gdzieś w innym otoczeniu to jest też chłopak, który inaczej wygląda. No i zobaczymy, bo to Oniko gra u siebie. Zawsze to ta niby wydawałoby się łatwiejsza sytuacja, ale presja będzie, bo jednak to zwycięstwo w Rysowi do czegoś zobowiązuje. I uważam, że tutaj faworyta nie będzie, ale jednak postawiłbym na tą grę ofensywną Oniko, bo bardziej defensywna jest drużyna z Zawiercia. I 3-2 postawiłbym dla Oniko. Ja też, Oniko. Ja też, biorę 3-2 dla Oniko, to jest nasz kolejny typ. Kuprum Lubin, Cerat Czarni Radom w Lubinie. Lubin na razie bez źle. Zwycięstwa. Tak, 0-3 z Oniko i 1-3 z Chemikiem Bydgoszcz. No a to są te drużyny, no Oniko może nie, ale Chemik to myślę, że Kuprum tak się napalał, że na Chemiku u siebie to trzeba by punkty zrobić. Bez jakiegoś czarowania patrzyłem na statystyki Ceradu Czarnych. No źle zaczęli. Oni źle zaczęli, ale już drugi mecz. Ale 3-0 z Indykpolem w tym drugim meczu. Ja tu stawiam 3-1 dla Ceradu. Ja też. Ja uważam, że zespół z Radomia w tym składzie personalnym, jakim jest, to może być też taki czarny koń tych rozgrywek właśnie razem z Oniko. To są dwa zespoły, które mogą najwięcej namieszać
u tych teoretycznie mocnych. Ta Igor Grobelny w Kuprum, no na nim wszystko w zasadzie spoczywa. 21 punktów zdobył w tym przegranym meczu, ale to jest trochę za mało, żeby zdobywać punkty i wygrywać mecze na tym poziomie plus ligi. 3-1 stawiamy dla Ceradu Czarnych Radom. Idziemy dalej. Indykpol Będzin. Indykpol też fatalny początek i ja bym dalej, ja od początku Indyki mimo wszystko stawiam dosyć nisko i patrzę, problemy z przyjęciem, problemy tam z przyjęciem. Ale też kontuzje. Ale też tak. Nieobecność tych wszystkich podstawowych graczy. Tam i Hadrawa ma jakieś problemy. No ale Hadrawa po prostu nie gra. No. W sensie jakościowo. No, on, to nie jest ale ten, też ten chłopak... to jest podobno spowodowane tym, że mniej trenuje, bo coś tam jakiś uraz ma. Tego tak słyszałem gdzieś. No to co? Indykpol Będzin. Ja 3-1 Będzin. A ja 3-2 Olsztyn. 3-2 Olsztyn. Tak. 3-2 Myślę, Olsztyn. Że Olsztyn u siebie, w tej publice, która tam jest, jeżeli pomoże, to tutaj Olsztyn ma możliwość gdzieś się z tego dęka odbić. Dobra, no to tutaj się rozjeżdżamy. 3-1 Będzin, ja, Maciek, Olsztyn 3-2. Skra, Trefle Gdańsk. PGS Skra Bełchatów kontra Trefle Gdańsk. I ja mam wrażenie, że tutaj Bełchatów pokaże jednak... Przed Superpucharem. Przed Superpucharem. Bo oni grają za chwilę tak. Superpuchar. Tutaj ta siła bełchatowa w końcu będzie widoczna, bo Tref jednak nie jest takim zespołem jak w ubiegłym chociaż roku albo dwa lata temu. Ja obstawiam, że tutaj Bełchatów no, pokaże miejsce w szeregu. Ale Muzaj, słuchaj, Muzaj... Muzaj sam nie wygra z Bełchatowem. Muzaj nie. Kopał... No nie, wygrać a, nie. Ale... Wygrać nie, ale na razie faluje gra PGS Skry Bełchatów. Ja postawię na Skrę, ale po ciężkim meczu. 3-2 dla PGS Skry Bełchatów. 3-0 dla PGE. 3-0? Tak, myślę, 3-0. Że tutaj 3-0 będzie... I że Andrzej Anastazji to... nie lubi tego. 3-0. No, nie lubi, ale też będzie musiał coraz częściej polubić te porażki w tej lidze, bo widzimy, że i ci mocni, i ci słabsi zrobili postęp. Słuchajcie, i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Chemik Bydgoszcz, to jest na inaugurację, tak? Bo to już jest dzisiaj o godzinie 18 ten mecz. Rewelacja, Chemik. 3-2 z PGS Skrą Bełchatów u siebie i później w Lubinie 3-1 poprawił Chemik Bydgoszcz. No, ciekawe. Kowaczewicz cały czas utrzymuje, on tam trochę, tam prawie 40% w przyjęciu, ale dodaje bloczki. Taki zawodnik w takiej drużynie to jest zawsze wartość. To jest zawsze, bo on ma tą kulturę już, powiem tak, już on miał wrodzoną, bo to jest świetny zawodnik przed laty, ale teraz też wprowadza spokój, ale widać, że mu się chce. Jemu się chce, poza tym co powiedziałeś, ta kultura na boisku, ta kultura sportowa, jednak mają wzorzec pozostali zawodnicy i fajnie, że w tych dwóch pierwszych spotkaniach dostosowali się do tego, nie tylko tym zachowaniem na boisku, ale też jakością gry. Jak długo im się to uda, nie wiem, natomiast to już są dwie dla mnie niespodzianki, wygranie z Bełchatowem i w Lubiniu. To są punkty, które myślę nikt nie liczył i nikt nie obstawił takiego rezultatu. Zwycięstwo są na dużym plusiku. Na dużym, bardzo. Natomiast Zaksa zagrała dobrze, miała chwilowe dołki w meczu ze Stocznią i tu 3-0, 3-1 Zaksa mimo wszystko. 3-0. 3-0. Też uważam, że 3-0 dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle w meczu z Chemikiem Bydgoszcz. Mieliśmy wszystko? No chyba mieliśmy już wszystko, także tak to wygląda. Maciek, jeszcze będziemy z Tobą rozmawiać. Maciek jest stałym naszym ekspertem Polsatu Sport, więc będzie szansa jeszcze o Mistrzostwach Świata porozmawiać, bo to jest ten temat. Natomiast tu spotkaliśmy się, żeby tylko wytypować mecze trzeciej kolejki plus ligi. Dzięki serdecznie, Maćku. Dzięki. A za chwilę Lepka swoje typy przedstawi. Bo wiesz, mamy taki challenge z Lepką. Nie? Ludzie bez okularów kontra ludzie w okularach. No to ubiorę też okulary. Czy jesteś za Lepką? Nie. No. Jestem Marcinku, za sobą. Słuchamy twoje typy. Tak, jestem, melduję się. Nie znam do końca argumentacji Jurka. Nagrywaliśmy oddzielnie swoje typy, ale znam jego wyniki przewidywane i w związku z tym teraz ja mam troszkę łatwiejsze zadanie. Mogę odnosić się do tego, co postawił
Jurek z Maćkiem Jaroszem. Widzę, że dwa razy się nie zgodzili, no to w takim razie sobie podyskutujemy. Witam Was serdecznie i od razu pierwsza informacja. Słuchajcie, nie wiem, czy warto, ale myślę, że trzeba to po raz pierwszy zapowiadać. Koszulki, słynne koszulki, które zbieraliśmy w Warnie i w Turynie, będą już niedługo do licytowania. Już została założona aukcja, do której teraz musimy przypiąć wszystkie koszulki zebrane. Mamy na to, tak sobie wyznaczyliśmy czas, mniej więcej do 1 listopada, tak żeby 1 listopada ruszyć już z aukcją charytatywną dla 3-letniej Julii, o której wspominaliśmy w czasie Mistrzostw Świata. Także dajcie nam teraz do 1 listopada czas, żeby przygotować wszystkie rzeczy potrzebne do uruchomienia aukcji. Od nowego miesiąca ruszamy z aukcją, która ma zebrać pieniądze, pomóc Julci w operacji. Także trzymajcie kciuki, bądźcie z nami i licytujcie. No a teraz do rzeczy. Trzecia kolejka plus ligi. Plus liga pędzi w tempie niesamowitym i no, nie jest łatwo na razie obstawiać. Asseco Resovia, GKS Katowice. Na razie Asseco Resovia duże rozczarowanie i oglądałem od początku do końca mecz z Oniko Warszawa i no, to było spotkanie, które jakby potwierdziło, że coś na razie tam nie funkcjonuje. Dużo zmian, trener Kowal na razie miesza cały czas, ciężko dopatrzeć się tam jakiejś stabilizacji. Może jest to też podyktowane różną formą jego podopiecznych. Niektórzy przyjechali przecież z Mistrzostw Świata i trener powoli buduje ten skład tak, żeby on odpalił w dalszej części sezonu, ale no, mimo wszystko, biorąc pod uwagę potencjał, to co zakładaliśmy przed sezonem, to już stracone punkty z zespołami jednak niżej rozstawionymi od Resovii, tak to przynajmniej ocenialiśmy. Teraz na rozkładzie jazdy GKS Katowice 3-1 stawia Jurek i podpisuje się pod tym również Maciej Jarosz. Ja również obstawię zwycięstwo Resovii, ale jeszcze bardziej obarczone kłopotami, czyli wpisuję sobie 3-2. Taki typ mój. Pierwsze zwycięstwo Resovii, ale jednak po zaciętej walce. Skra Trefl 3-2 obstawił Jurek. Maciej Jarosz 3-0. No to ja w takim razie pójdę po środku, wpisuję sobie 3-1 dla PGS Krybełchatów. Skra w ostatniej kolejce straciła seta u siebie z Będzinem. Trefl bił się do samego końca po bardzo równym, długim meczu, ale fantastycznym występie Maćka Muzaja. 3-2 z Gieksą. No to w takim razie teraz obstawiam, że to również będzie mecz pod dyktando mistrzów Polski, ale jednak ten secik urwą gości. Oniko Aluron, a więc na razie dwa zespoły, które mogą się podobać. Aluron być może największy plus na razie w plus lidze. Dość powiedzieć, że przecież to jest ekipa, która ma 3 punkciki i jest na 7 miejscu, a Oniko razem z Zaksą Kędzierzyn-Koźle prowadzi w tabeli, także bardzo ciekawe starcie. 3-2 obstawili panowie. Ja troszkę pójdę cały czas pod włos, a więc 3-1 jednak dla Oniko. Uznam, że ten początek sezonu był męczący dla Aluronu i ten pierwszy tydzień może dać się we znaki po przyjeździe do Warszawy. Jeszcze raz pozdrawiam kibiców Aluronu. Widzimy się na Torwarze w Warszawie. Widzimy się w niedzielę w takim razie. 3-1 jednak postawię dla Aluronu. Zaksa kontra Chemik. Chemik świetnie rozpoczął ten sezon od sensacji, później od poprawki. 5 punktów, 4 miejsce w tabeli i wizyta w drużynie Zaksy. Jak gdzieś przed sezonem typowałem Zaksa PGS Krana na finał. Zaksa na razie bardzo stabilnie, bardzo spokojnie. Podpiszę się pod typami kolegów. 3-0 dla zespołu z Kędzierzyna-Koźla. Kuprum Cerat. Tutaj także zgadzałem się, że Kuprum może mieć słabszy sezon. Cerat rozczarował w pierwszej kolejce. Troszkę lepiej to wyglądało już w drugiej. W związku z tym wydaje się, że to Radomianie
będą faworytem tego spotkania. Wygrali gładko 3-0 z Indykpolem. Myślę, że tutaj też postawię na Cerrad. Zastanawiam się między 3-0 a 3-1, ponieważ koledzy postawili ze stratą seta. No to ja też znowu teraz troszkę, żeby było inaczej. 3-0 dla radomskiej ekipy, która będzie gościła w Lubinie. Jastrzębski Stocznia. Chyba najciekawsze spotkanie obok tego w Warszawie. Można powiedzieć taki drugi mecz kolejki w Jastrzębiu Zdroju. Jastrzębski też bardzo regularna drużyna. Stocznia przegrała 0-3 z Aksą. Ten drugi set bardzo niepokojący, ale mimo wszystko jak się oglądało Stocznie, to pierwszy set blisko na przewagi, tam była szansa, prowadziła nawet Stocznia, miała piłki setowe. Trzeci również bardzo blisko, była szansa urwać punkty. Myślę, że ten wynik troszkę gorszy niż sama nawet gra. Choć dużo pracy jeszcze przed Michałem Mieszko-Gogolem i przed jego podopiecznymi. Może troszkę szybsze zmiany i udałoby się wcześniej coś urwać. Jastrzębski, bardzo trudna ekipa u siebie zwłaszcza. Koledzy postawili 3-1. I ja chyba tutaj też zgodzę się, 3-1 wpisuję sobie w karcie typów, a więc to na razie niech będzie pierwszy, tak, pierwszy jednakowy typ między nami. Tutaj zwycięstwo za 3 punkty, ale jednak stracony set ze Stocznią. I wreszcie Olsztyn-Będzin, duża zagadka, spodziewam się długiego spotkania. Olsztyn-Będzin, Jurek obstawił 3-1 dla gości, Maciej Jarosz 3-2 dla Olsztyna. Ja w takim razie wpisuję też 5-satówkę, ale dla Będzina, a więc 3-2 zwycięstwo przyjezdnych na zamknięcie tej serii spotkań. Przypomnijmy, mecze transmitowane to Asseco Resowia Rzeszów, Oniko, co ja mówię, to druga kolejka. Transmitowane mecze to Zaksa Kędzierzyn Koźle. No tak, w tej kolejce dochodzi jeszcze internet, także nie będziemy tutaj już uprzedzać, ale my się spotykamy na pewno w Warszawie o 20:00 godzinie. Oniko Warszawa, Luron Virtu, Warta Zawiercie. Na to spotkanie na pewno się wybiorę. Jestem bardzo ciekawy. Najciekawsze dwa starcia według mnie to właśnie w Warszawie i w Jastrzębiu Zdroju. Słuchajcie, tyle od nas. Pozdrawiam. Typujcie wy. Ciekawi jesteśmy waszych typów i pamiętajcie, od 1 listopada rusza aukcja koszulek. Bardzo ważne. Ja dwie koszulki mam. Jeszcze muszę je przekazać tacie Julii, aby to wszystko zostało zamieszczone na stronie internetowej. Na razie kłaniam się nisko. Prawda siatki obstawiła.